Pan jest organizatorem dzisiejszej tutaj imprezy. Co tutaj się dzieje? Co wczoraj było? Co jest dzisiaj? Co za chwilę będzie? I co będzie jutro? Witam serdecznie, z tej strony Tomek z ekipy Star Rally Poland. Jestem jednym z współorganizatorów. Bardzo przepraszam, że jestem brudny, ale jesteśmy na rajdzie. Jesteśmy na pierwszym rajdzie pojazdów ciężarowych w Polsce. Rajd ten powstał z naszej inicjatywy, po prostu powstał z pasji. Jesteśmy pasjonatami, którzy stworzyli ten rajd. Po to, żeby się bawić, po to, żeby zintegrować to środowisko, żebyśmy się wszyscy razem wspólnie dobrze bawili i każdy czerpał z tego jakąś przyjemność i satysfakcję. To jest pierwszy tego typu rajd, impreza w Boguszowie tutaj. Tak, jest to w ogóle pierwsza tego typu impreza, bo takiej imprezy jeszcze w Polsce dla ciężarówek nie było. I to jest w zasadzie pierwsza taka impreza pod kątem samochodów ciężarowych. Mam nadzieję, że się każdemu podoba. Robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby było jak najlepiej i nie spodziewaliśmy się naprawdę tego ogromu, co nas tutaj spotyka i tylu uczestników. Czy teren tutaj sprzyja tego typu imprezie? Jak najbardziej teren sprzyja, troszkę pogoda, co prawda nie dopisała pod kątem imprezy, żeby się dobrze bawić, ale dla rajdu jak najbardziej jest dobrze, jest mokro, można się pobawić, pobuksować i myślę, że każdy da radę, bo to nie jest jakiś ekstremalny rajd. Co prawda mamy też tutaj mocne ekipy Tatrami czy naszymi polskimi staruszkami, które tutaj zrobią dobrą robotę. No właśnie, to proszę powiedzieć w ogóle, ile ekip przyjechało i skąd ekipy przyjechały? Ekipy mamy z całej Polski tak naprawdę. Ekip mamy tutaj aż 60. Nie spodziewaliśmy się tego w ogóle, że aż tyle ekip tutaj będzie, ale nazbierało się aż 60 pojazdów. I do tego uczestnicy i kibice i cała reszta ludzi, która tutaj przyjechała. Także no jesteśmy pod ogromnym wrażeniem i troszkę przerażeni, co się tutaj dzieje. Skąd uczestnicy przyjechali? Uczestnicy przyjechali z całej Polski, to ekipy się tutaj z całej Polski pozbierały. Te ekipy nam po prostu zaufały, że tutaj my tutaj też jesteśmy. Jest to dla nas taka w pewnym sensie satysfakcja, że oni dla nas tutaj przyjechali i ściągnęli z całej Polski tutaj pozjeżdżali, bo to też są dla nich koszty. Koszty projektów, powstają też projekty na tą imprezę. Chłopaki powkładali turba, pomodernizowali te pojazdy i bawią się dla nas, zrobili projekty dla nas, są tutaj z nami i razem się wszyscy wspólnie bawimy. Okej, czyli rozumiem, że na drugi rok powtórzymy imprezę tutaj w Boguszowie na Kamieniołomie? Mam nadzieję, że powtórzymy tą imprezę. Nie wiem jak po tej imprezie, jaka tu będzie reakcja od ludzi, czy się to będzie wszystkim podobało, czy to wszyscy przyjmą pozytywnie. Dla nas to też jest bardzo wymagające. My robimy to wszystko z pasji. Są firmy, są ludzie, którzy nas wspierają. I tylko temu to tak wygląda, jak wygląda, bo sami byśmy prawdopodobnie tu byli z łopatą i grabkami tak naprawdę, ale mówię, dzięki ludziom i dobrej woli, którzy też tu z okolicy poprzyjeżdżali, żeby pomóc, bardzo im dziękujemy, to wygląda, jak wygląda. Mimo tego, że rzeczywiście wczoraj pogoda nie sprzyjała, dzisiaj jest ładnie, frekwencja tutaj widzę Boguszowian, ale nie tylko sprzyja, i coraz więcej ludzi przychodzi. Tak jest dokładnie, po wczorajszej pogodzie. Jak przyszedł ten deszcz, ja byłem osobiście troszkę załamany, ale dzisiaj od rana też było źle, ale już wychodzi słońce, jest dobrze, ludzie się zjeżdżają, także lekko odetchnąłem i zrobiło się mi tutaj lżej troszeczkę. Rozmawiamy z właścicielem tego terenu, który tutaj dzisiaj naprawdę posłużył pod wspaniałą imprezę, która jest organizowana tak naprawdę pierwszy raz tego typu w Boguszowie Gorcach. Tak, jak najbardziej. Bardzo nam miło. Jesteśmy właścicielem tutaj, wspólnikiem tego terenu. Spotkaliśmy się z organizatorami, z Tomaszem i z innymi współorganizatorami z Star Rally.
niezmiernie nam miło, że mieszkańcy i okoliczne gminy i miejscowości mogą tutaj wspólnie imprezować, bawić się z nami na tym terenie. Będziemy się starać takich imprez robić więcej. Chcemy się tutaj tak naprawdę miło spotkać z mieszkańcami, zapoznać i reprezentować ten piękny start w Aureli dla miłośników motoryzacji przede wszystkim. Tak? Ja myślę, że miłośnicy motoryzacji tego typu nie mogli sobie wyobrazić piękniejszego terenu na wystawienie swoich tutaj samochodów i pokazanie swojej pasji. Tak, jest to wielu pasjonatów, miłośników. Widać tutaj po sprzętach, po starach, po Tatrach, po helikopterach, czołgach. No, garnizony tu się też pojawiły. No, dzieci są zachwycone, atrakcje dla dzieci. No, oby mieszkańcy byli zadowoleni, ludzie byli zadowoleni, bo o to tutaj chodzi, żeby tą energię zarażać energią, miłością do sportu, do kamieniołomów, do motoryzacji przede wszystkim. Czyli co, powtarzamy to na drugi rok? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że mieszkańcom się będzie podobało. Wszyscy się zarażą tą miłością do motoryzacji i wspólnie się spotkamy za rok. Może wcześniej na innych imprezach, bo będzie tego więcej. Jak wrażenia w ogóle? Pierwsza impreza tego typu w Boguszowie. Podobało się pani tutaj? Bo pani już tutaj widzę, że w kierunku samochodu zmierza. Tak, bardzo fajnie. Bardzo fajna impreza. Przeżycia rewelacyjne. Te samochody w ogóle. Kawał historii jest tutaj. Że naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni. A wam się podobało? Tak, było bardzo fajnie, ten pokaz, to bardzo fajnie wyglądało, naprawdę. A co ci się najbardziej podobało? Najbardziej to właśnie mi się podobało ten pokaz, co właśnie tam wjeżdżają pod górę, różne tam rzeczy, co robią. Najbardziej mi się to podobało. Proszę powiedzieć, jak pana wrażenia z tej imprezy tutaj? Impreza bardzo dobrze zorganizowana, pełny profesjonalizm, wydaje mi się, do tej pory. Dużo załóg, ciekawa trasa, no cóż więcej powiedzieć, chodzić oglądać. Panowie, skąd przyjechaliście? Z Poznania. Z Poznania, tak, jesteśmy z Poznania. Jak dowiedzieliście się w ogóle o tego typu imprezie w Boguszowie? Z Facebooka. Podobała się państwu panom ta impreza, bo już widzę, że chyba zmierzacie w kierunku samochodu. Ale tylko na chwilę, pewnie jeszcze wrócimy, coś zjemy i za chwilę wrócimy, super nam się podoba, fajnie jest. Organizacja w porządku? Absolutnie jest dobra organizacja, trochę dużo ludzi, no i niektórzy się zachowują nieodpowiednio. Znaczy wchodzą na trasę, nie reagują na prośby. A proszę powiedzieć mi, co tutaj na panach zrobiło największe wrażenie? No, takie ciężarówki jeżdżące w tym trialu, no to w porównaniu z małymi samochodami, z którymi mamy na co dzień do czynienia, robi wielkie wrażenie i jest na co popatrzeć. Bardzo fajna impreza. Jestem praktycznie stąd i dużo się dzieje, mogę tak powiedzieć, nie? Bardzo fajnie. Jak widać, wesoło, głośno i tak jak się należy. Super impreza i na pewno będziemy tutaj za rok. A skąd przyjechaliście? Ja jestem akurat z Wałbrzycha, ale brat jest z Drawska. A co tutaj, co się panu najbardziej podobało na tej pierwszej naszej imprezie w Boguszowie? No tutaj mi się podobało właśnie to te duże samochody i ten ryk tych samochodów. I teraz byliśmy tam na górze zobaczyć, jak oni tam jeżdżą. No super, świetna impreza, bardzo świetna impreza. Zostajecie jeszcze jutro? Tak, jeszcze jutro przyjedziemy tutaj zobaczyć, jak to jest do końca będzie się organizowało i jak to wygląda. Skąd panowie przyjechaliście tutaj na ten rajd? Proszę powiedzcie. To znaczy jesteśmy z Kazimierza koło Poznania. Jak to zresztą na koszulkach widać. Jesteśmy miłośnikami starów i w ogóle tymi starami od kilkudziesięciu lat się zajmujemy, jeżeli chodzi o remonty, naprawy, modernizację. Ale przyjechaliśmy teraz prosto ze Złombola, czyli z Norwegii, po przejechaniu blisko 6 tysięcy kilometrów, prosto tutaj na Star Rally Poland. Przygodę mieliśmy niezłą, a tutaj widzę, że jest zupełnie coś innego niż było tam. Tu bardziej off-road, tam mieliśmy bardziej strome górskie drogi, ale asfaltowe, bardzo wąskie. Dlatego tu nie uczestniczymy w tej chwili w przejazdach tych off-roadowych, bo by nam się w naszym samochodzie porozpadały lodówki, wszystko by powypadało. Niestety nie do tego jesteśmy przygotowani, ale to jest super. Nie spodziewaliśmy się tutaj takiego terenu, takiego ekstremalnego terenu do tych przejazdów. Tutaj naprawdę chłopacy się świetnie będą bawić. Czyli rozumiem, jak na drugi rok impreza będzie w tym miejscu, też przyjedziecie, tak? No to wtedy będziemy przyjedziemy takim autem przygotowanym typowo pod ten rajd.